Hej, halo, czy dzień dobry, nas bardzo serdecznie, moi kochani, w kolejnym odcinku z Brawla wraz z Admirosem. Cześć, Admirosie. Halo, halo, cześć, dzień dobry. I słuchajcie, bez zbędnego przedłużania kupujemy sobie skina El Brown i mamy, to jest mały El Primo, który jest takim miszkiem. No i skoro już wszystkie skiny, to jest ostatni skin, który nam został do pokazania i no jest taki misiowaty, ma z tyłu X-a, ej, mu oczy się świecą, wow. Ej, ale z przodu ma kaczkę, z przodu ma Leona. Ma kaczkę Leona z tego. I kaczkę Jessie. I kaczkę Jessie i jest sam kaczkowaty. My sprawdźmy, jak on sobie radzi w grze, sobie i w ogóle. W ogóle możecie napisać, czy wam się ten skin podoba, czy nie. Jestem bardzo ciekawy, jaką on ma animację bicia. Okej, on ma inną animację, w sensie tak... No tak spoko, bym no powiedział. Weź walnij jeszcze raz, no, bym chciał zobaczyć. Takie, no tak jakby takie animowane cośki, nie? Oj, dobra, pa, ja tutaj się... A, to ja pójdę po skrzynkę może. O, nie, meteoryt, o! Au. Ty widzę, że tam walczysz hardo, ja tutaj ta, mam... Ta, ja go tutaj straszę trochę. Bo tu jest Rose trochę na środku, nie? I nie ma Rose, zabiłem Rose. Oj. Ale zdobyłem Power Cube, pa, jaki jest ze mnie duży ten... Kurde, dobrze. Patrz, jaka ta postać jest duża przede wszystkim. Masz strasznie dużą głowę, to trzeba to łatwiej trafić, łatwiej headshoty jest. O nie, najgorzej. Ej, pa, jeszcze nie zginął żaden teamek, myślę, że trzeba im pomóc. Jestem ciekaw, czy animacja ulta będzie troszeczkę inna. Ja im bardzo chętnie pomogę. Oj. O, nie, umarłem. O, ty też. Ja też. A. W tym samym czasie chyba nawet. Oj, jak przegrałem to ten, to się taka chmurka pojawiła deszczowa nad tym, nad głową El Primo, wow. Dobra, i to ja idę po tamte skrzynki, ty po tamte, do dobry podział obowiązków uważam. No jasne, super. Rozgrzewkowa już była, to teraz wygrywamy to wszystko. Wow. O, Piper mi zabiła skrzynkę, ale jest kochana Piper, o. Dobra. Ja myślę, że ona chciała sobie skrzynkę zrobić i przez przypadek myślę, że się tak, zrobiła. Ale wiesz co, ja idę po darmową skrzynkę, bo tutaj jest jeszcze jedna i fajnie byłoby ją złapać. I nie użyłem ulta w końcu, smutno mi jest troszeczkę, bo mogłem już użyć, ale nie zdążyłem. Jakbym użył, to bym przeżył w sumie. O, cześć! O, daj to. A bo to nie ty ją tu lurowałeś. Nie, tam jest jeszcze jeden gościu. Już nie. Opa, tutaj jest ten ziomek. Wow! Pyk. O kurde, tam Tara jest w krzakach. Bije. Musisz w górę biec. Dobra. Bo tutaj jest strefa bicia działka. Ej, dobra, bo ja tak sobie dostaję. Ciebie bije. Ja tak sobie dostaję tutaj i to nie ma totalnie sensu. Dobra, jest. Podszedł na blisko, pyk, dobra, mam no, ale się to. Dał zrobić. Dał się, kurde. I tu jest wieżyczka w ogóle, która mnie irytuje, więc już jej nie mam. Bardzo dobrze, na przykład, teraz mamy no szansę. Dobra, idę na środek. O, tu jest Tara. O nie. O nie. Dobra, to se poszedłem na środek, nie? Dawaj, musisz, dobrze. Easy. A daj mi się zrespić. Coś ja bym bardzo chciał ulta użyć. I to jasne jest mój problem, że nie mogę tego ulta użyć. No to będziesz się z nimi bił, ja mam 14. Jeden, ty jesteś takim tym. Ja nie mam jeszcze ulta nawet. Nabij sobie teraz, masz szansę. A dobra, dzięki. Muszę do niego podejść jakkolwiek. Myślisz, że on się poddał i pyk, o nie. Myślę, że nie. O nie, on mnie bije. Dawaj. Wiesz co, to ja nie mam jak podejść na blisko, no. To czekamy jeszcze 15 sekund. Nie, no dobra, może jeszcze skończy. Albo nie, no nie, poczekamy dobra, za chcę ultem. Tylko weź nie zgiń. No nie, no ty zginiesz. Ja widzę to, jak ty giniesz w ogóle. Nie. Tak, no ty... proszę cię. Dobra, czekaj, muszę naładować. To jest no jedna dawaj. Osoba, nie? Jedną osobą. Nie, no nie naładuję tego, nie dam rady. Do it. Nie dam to rady, działko, no. Weź to działko zniszcz. No jeszcze tak dwa hitki, ale ten pojedynek tytanów, nie? Tutaj. Użyję patrz, tego ulta, patrz, jeszcze podejdę pod niego, patrz, zluruję go. Dobra, bigo. Używam ulta i... O, no okej, okay, było takie... Umarłem! O nie, jak to umarłeś? No normalnie, jak to walcz! No nie, biłem wieżyczkę, no nie! Ale lamusy z nas, o jest. Ej, nie chodziło tylko o to, żeby ulta tutaj pokazać. Tak, ale teraz mam z tyłu, miałem takie takie balonowe, więc spoko animacje. No i pyk, pani beczka, jesteśmy prawie tacy sami. Nie no, moja głowa to jest jak twoja beczka w sumie. To się taką masz dużą głowę jak ja brzuch. Tak. W ogóle jak El Primo ten bije, no nie?
to jest taki dźwięk łapek, taki ciu 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 ciu. O nie, umrę. Nie, 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 umieraj, nie umieraj, umrę. Ja cię tutaj ochronię. Ty dał się tutaj, oj, dobra, umarłem. No i umarłeś. No i umarłem, więc musisz się wycofać czym prędzej, a ty robisz sobie skrzynkę obok, to jest... To jesteś moim mistrzem. Robię sobie skrzynkę z ziomek. Dawaj, on, ja myślałem, że ulta, ja bym ulta kastował na ciebie, a on postanowił, że nie. Czy ja mam ulta? Nie mam, myślałem, masz że już mam. Masz Power Cubesa ode mnie. Ale kozak, ty to jest El Primo z małą główką. Ej, ty Leon na blisko. O, ale zrobił, co on zrobił, no. Pa, ja tu wbijam, nie? Oj, dawaj. Coś nie pyko, dobra, umarłem. Dobra, coś się może wycofam? Było blisko, było ten, no. Wiesz co, Leon ma większe szanse, jeśli nie masz ulta. O, będziesz szedł do dołu, nie wiem w sumie. O, jest, dobra, dawaj, ja się respię i ja tu wbijam, a ty z ultu tu, oj. Ej. Dobra, żyje, jest. Nie jest. Panie Kolb, porozmawiajmy. My chcemy być ten... Pyt, ona jest na 15! Co? Rose, why you do this? Rose. No, będziemy mieli mały problem z będziemy tą mieli bardzo mały problem. Oj. No ale próbuję ją, gryzie. Miałem ją tam. Ten, niezniszczalność przez no chwilę, tak, to sprytnie. Ej, dobra, bo oni się... dobra, to tak. Tego Colta trzeba zabić. Damy radę. O. Tylko musimy go tutaj jakoś podejść od góry, albo... Jakie tu... Nie czekajmy, aż oni zaczną... Dobra, ty musisz czekać, ty musisz przeżyć. Zawsze możesz Typa, oni robią tą Rose. O nie, jednak nie, ale może... No nie wiem, dobra, YOLO! Go, dobra, ja się zresetowałem, dobrze! Kurde, co? Pa, ja... Masz wielkie starcie! Ja wziąłem ten i pyk! I oj, ty... Panie Leon! Nie. Uciekaj, cię 6 sekund, 6 sekund. Ta, i El Primo się zresetuje. Dobra, 4, ja tutaj... 2, dobra, 1. Dobra, jest! Dobrze! Jezu, zrobiłeś to pięknie! Środek. A może nie? To nie, ja idę na środek, bo tam jest dużo skrzynek. Tak, było dużo skrzynek, bo ja nie patrzyłem. Bardzo dużo. Oj, ile skrzynków. O, dobra, ej, nikt nie poszedł. Będziemy mogli, Shelly, dobra, złapałem. O, dobrze. Jest. Ani się nie spodziewała. Pa, wykorzystajmy ich, żeby to oni, oła. O, dobra, zabiłem kogoś. O nie, bomberka. Środek. Nie. Już nie. Ej, ale już było nie, ładnie, raz. Tylko że niestety Tick miał bombę swoją i gdyby nie to, to byśmy wygrali tam, bo szło nam bardzo dobrze i w ogóle, więc no. Dobra, oni chcą sojusz. Tak, nie chcą sojuszu, kłamią. O! Ajdź, ale mnie załatwił. Oj, będzie chciał we mnie bić? Tak, zaraz będzie leciał, pa. Cztery sekundy. No wiem, właśnie tak latam za nim, żeby... wow! Dobra, pyk! A ty nie musisz tak blisko podchodzić, wiesz o tym, nie? Wiem, ale ja lubię z blisko. Dobra, wiesz co, ja... No i niestety. Pa, jak taktycznie. Przejdę. Sekunda! Uciekł, nie, Shelly! Ten się tam bije, dobra. Ja jeszcze tego poko rozwalę, pa. Wiesz co, bo ja mam tu Shelly. A ja umarłem. Ok. Ale zdobyłem ci parę brudle. No, dzięki. Ale dobrą ucieczkę zrobiłem. Ładnie. Ja uważam, że jestem dobrym graczem komputerowym tego. Nie, oni co oni robią? Dobra, Primo. O! Okej. Okay. Musisz tego na Nbita się pobić. Dobra, to co mogę zrobić? Dobra, je zabiłem, dobra, jest. Dobra, się cofam. Siema, ja sobie tu w ptakach siema, siedzę, co tam? Mi się wydaje, że ta Shelly tam dalej jest taka napustowana, wiesz? 15 o Jezu, tylko. Ona cię nawet nie dotyka, a prawie... Ona ma ulta jeszcze. Oj. Wow, proszę przestać. O nie, El Primo. Czemu to jest tyle ludzi?
Ty, o dobra, ty wbiła się ten. Wow! O, nie, tyle co po co ja zrobić. To zrobiłem? Dobra, szybko za nim zabiłem. Myślałem, że go zabiję, zdążę i będzie drugie miejsce, a tu nie. Bo ja myślałem, że ona zaatakuje mnie, ona się cofnęła i to ten ult był spalony. No i to będzie tyle w dzisiejszym materiale. Napiszcie, czy podoba wam się ten skin, czy też nie. Ze mną był Admiro. Rozbijacie też na hadesia.pl, najlepsze sklepy z koszulkami w internetach. No i trzymajcie się do kolejnych filmów. No i cześć! Na razie, cześć!